Choć są niewielkie, czasem ledwo widoczne, to potrafią siać spustoszenie. W sezonie stanowią ogromne zagrożenie dla naszych czworonożnych przyjaciół. Kleszcze mają się świetnie i wcześniej niż w roku ubiegłym przystąpiły do ataku. Sezon na kleszcze jest w pełni. Mało tego, sezon na kleszcze trwa już od co najmniej 2 miesięcy. Pogody mamy z roku na rok coraz cieplejsze, lato i ciepła pogoda zaczyna się coraz wcześniej. Właściwie jeżeli temperatury przez kilka kolejnych dni są powyżej 3-4 stopni, to kleszcze zaczynają żerować i nie ma to znaczenia, czy to jest styczeń, luty czy marzec. Brak mroźnych zim spowodował, że kleszcze mają idealne warunki do życia. Z roku na rok jest ich coraz więcej. W naszych szerokościach geograficznych przenoszą kilka bardzo groźnych chorób. Taka, na która się zdarza najczęściej, to jest babeszioza. I to jest choroba porównywalna do ludzkiej malarii, czyli przebiegająca z bardzo wysoką gorączką, potencjalnie śmiertelna. Oprócz tego mamy anaplazmozę i boreliozę oczywiście, która też jest chorobą ludzi. Brak apetytu, osowiałość, krwiomocz, czasem wymioty. To sygnały, które powinny zaniepokoić właściciela psa. Ze zwierzakami, u których zauważy się takie objawy, należy bezwłocznie zgłosić się do lekarza weterynarii. My w sezonie mamy nawet gdzieś około 10 zwierzaków dziennie chorych. Wszystko zależy od tego, jak szybko trafi właściciel zwierzaka z psem i na jakim etapie rozwoju jest choroba. Czasami niestety te choroby postępują w sposób piorunujący. Dochodzi bardzo szybko do uszkodzenia nerek czy wątroby i wtedy sytuacja jest bardzo poważna. Czasami objawy rozwijają się przez kilka dni, nawet do tygodnia, czy półtora, czy dwóch. Wtedy mamy więcej czasu na reakcję. Na rynku dostępna jest szeroka gama środków, którymi można zabezpieczyć zwierzaki. Właściciele mają do wyboru krople, obroże, a także tabletki. Należy je stosować, gdy tylko na dworze zrobi się nieco cieplej.